Tutaj mamy wykres dzień przed montażem sterownika. Jak widać, produkcja dobijała do 16 kW. No i wyłączenia. Teraz sprawdzimy dzień po montażu, jaka jest różnica. Tutaj mamy wykres dzień po montażu sterownika. Jak widać, produkcja dobijała około 15 kW. Od 3 sierpnia do 9 sierpnia energia przekazana przez grzałki do bojlera to 14 kWh. Jest to energia przekazana przez sterownik podczas stabilizacji napięcia do wartości 253 V, żeby inwerter się nie wyłączał. Witam oglądających. Chciałbym Wam przedstawić system Eco OZE PV. Po co jest budowany taki system? System jest po to zbudowany, żeby utrzymać stabilizację napięcia nie przekraczającą 253 V, żeby się nie wyłączały inwertery fotowoltaiczne. Z czego się składa taki system? System składa się z układu pomiarowego regulatora. Zobaczymy, co jest w środku. Jest to układ pomiarowy. Tutaj mamy układ przekazywania prądu, czyli regulatory. Tutaj mamy skrzyneczkę z zabezpieczeniami. Zabezpieczenia, licznik. Ta część jest jako termostat. Jak podłączyć system Eco OZE PV? Do układu sterującego podłączamy cienkim przewodem zasilanie. Trzy fazy i przewód neutralny. Zasilanie sterownika najlepiej podłączyć jak najbliżej inwertera, żeby nie było różnicy i spadków napięć. Drugą częścią układu są regulatory. Do regulatorów podłączamy zasilanie. Musi to być już przewód przynajmniej 5x2,5, 5x4. Zasilanie i wyjście na grzałkę. W tym przypadku przechodzi to przez termostat. Dodatkowo są kontrolki zadziałania faz podłączone i przewodem leci prąd do grzałki. Tutaj jest grzałka 3x2 kW. System działa w ten sposób, że ten sterownik mierzy każdą fazę oddzielnie, mierzy napięcie. Jeżeli w sterowniku mamy ustawione zadziałanie sterownika na 253 V, to jeżeli w którejś fazie napięcie chce być przekroczone, to uruchamia regulator i regulator przekazuje nadwyżkę napięcia prądu do grzałki. Działa to na każdej fazie osobno. Także grzałka musi być 3 w 1.